No, hello, z tej strony ja Big Fant, jak zwykle. No i witajcie w takim odcinku nowym. Ale możecie się spodziewać, myślicie pewno, że to taki staromodny odcinek, czy to stary, że już było. A nie, nic bardziej pomylonego. To jest właśnie Counter-Strike, ale, przez internet. I to jest właśnie dobre. Uo, o, dobra, już wam mówię. To jest właśnie super dobre, że możecie grać z innymi ludzkami. To nie musicie grać z takimi, co się zrobicie, Big Fant ludzie, czy jakoś tak. Wtedy możecie grać z jakimi chcecie. I to jest właśnie superowe. No i powiem wam tak. To jest właśnie ten coś, co ja lubię grach, co mi się podoba. No nie, może. Ale dobre, przechodzimy do giercowania. Będę wam opowiadał, co tu się dzieje, bo jakbyście na przykład monitor coś zgubili, to żebyście słyszeli, to ja wam będę mówił, wy będziecie widzieli, co tak taki wyobrazicie. Co, no. No i dobra. No, ja teraz idę. Idę. O, strzelam. O, no! Nie! Nie no. Nie będę wam opowiadał, bo to można się tylko, no, zdenerwować. Bardzo. Ja się. Ostatnio to się tak bardzo. Nie no, jak burbuśnik. Zburbuśniłem się jak ostatnio, jak dostałem kosę w szkole załzuńskiego. Nie będę wam opowiadał, bo. Nie. To. No, jakbyście. Ło! Zabiję. Jakbyście w ogóle. Algos. Proszę. Jakbyście. A! Nie. Ja, no. Jakbyście wy w ogóle mogli oglądać YouTube, wpisać YouTube bez widzenia, jak wpisujecie na monitorie. Nie wiem. No ale wiadomo, jak nie ma to mocy, to chodzi o pieniążki. Może nie macie pieniążków na nowy sprzęcior, elegancior. No ostatnio to grałem tego kontera, to nie wiem, z 15 lat. Nie no. Nie tak dużo, z 16 lat temu. Nie. Co? O, policzę się. A nie! Ja grałem z 30 lat temu. Ło. I powiem wam, że ostatnio się umówiłem z moim kumplem, Salomonem, żeby się wybrać do Hrubieszowa na zbieranie takich skrytko. Nie, coś tam skrytko bój. Nie, skrytko keszy. No i te kesze, to nie mylcie z kaszą zwykłą jakąś tam. Nie, w ogóle to kasze wam się, nie wiadomo jak wam to mogłoby przyjść do głowy, wiem. Ale tak tylko na powiedzenie powiedziałam, bo wiadomo. Co z nadobna, coś tam z podobna, coś tam, no i no. No nie wiem co mówiłem. O, petardy są. A, uwaga. Tu jest specjalne ostrzeżenie dla Asolki, mojej kumplicy z internet, żeby nie puszczała tych petardów. Jak widzicie, petarda może zrobić, petarda może was pokarać. Jak to mówią, kogo wina, ten wypina, coś tam petardę rzuca. Bo właśnie te petardy, one były już, one są używane na przykład przez wojsko w SSH. Oni to właśnie używają. George wam na pewno powie wszystko. Ja to mało się trochę znam i sobie wymyślam niektóre rzeczy. No ale ogólnie to ja, że no to ja się takie bardzo makiawelizm trochę tu się wkrada, zakrada. Ale no. Ogólnie to już 8 tych skatrupionych typków. W ogóle żałosne typki z nich są, gardzę nimi. Gardzę nimi szczególnie, ale bardzo emocjonująca jest ta gierka, no. Jak widzicie, ja. Jak chcecie ze mną pograć, pogierzyć sobie, no to napiszcie, ja do was wiecie, pogramy se. Wy powiecie na przykład, że włączaj kontera, macie, a ja tak pyk, włączam, wyłączam, włączam i gramy. No. I. Ale ogólnie to muszę wam powiedzieć, że. No, że ostatnio to się nie dzieje dobrze, no.
Słyszałam, że chcą Dudę coś tam usunąć ze status quo prezydent czy coś, bo ma go zastąpić Jezus. Powiedzieli, że chcą, żeby królem był Jezus i będzie ma być monarchia coś tam patmonistyczna. Nie wiem, coś Patmonides, coś. A nie wiem. O, patata. No ale powiem wam tak, teraz wam powiem, tylko słuchajcie uważnie. Nie będę powtarzał. No bo oni chcą, bo powiedzieli, że coś, że tak będzie najlepiej, że tak chcą, że oni tak lubią. No czy ja się zgadzam? No nie wiem, ja to bardziej wolę naszego Antiersa. Bo on to był dobry. Dobry jak chlebcio. No. Ale co ja w ogóle wam tu gębarzę? To w ogóle jest gra elegancerka. No elegancerka, można się wystresować, odluzować. Można postrzelać, można się wczuć. Wiadomo, zawód soldat, dołóż do najlepszych. No i to jest właśnie taki też plusik, że możecie widzieć, widzicie. Ja mam taką petardę, ja ją rzucę. Bum. Nic. Nic. Czekaj to w ogóle. Bo coś mi się tu nie zgadza. Petarda powinna zrobić duże bum. Bum, bum, bum. Wiadomo. Bum, bum, bum. Ty, 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 ty. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bim, 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 bim. No tak, o tak powinno zrobić. Znaczy, może samo bum. I wtedy wybuchło i by, wiadomo, by tutaj zrobiło nam kaprośnicę. Kaprośnicę bym zrobił. No. No i widzicie, zostałem tym starszym, szeregowym. W sumie to wiecie, co mi się wydaje? Że najlepiej, najlepiej to zrobić tak. Widzieli to? Jak ja zrobię kaprośnicę im? No. Ale mam. Nie, no nie mogę. Myszkę mam pokazać słabo. W ogóle wam muszę powiedzieć, że jest bardzo pasporniacka ta gra. No. A, no i co bym chciał powiedzieć, pozdrawiam mojego kompla Centurionix, Jari, Alanek, kumplica Solkę, RCZ, coś tam, nie wiem, no kogo mogę, no, aj, zrobię. Pozdrawiam jeszcze mojego kompla z Reala, Salomona, nie tylko tych internet friendsów, ale wszystkich. I ogólnie mówię wam bye bye, hello, no uważajcie na siebie, awe.